Dzień dobry, dzień dobry. Zaraz Staszką poleci. Witam wszystkich. Dzień dobry. Dobry Wieczór, cześć. wieczór, witamy serdecznie. Dobry wieczór, jakie to tłumy. Dobry wieczór. Jesteśmy? Tak, Nie. wszyscy w kolejce na Zoom. Dobry wieczór. Inga, tłumy są, bo wszyscy są ciekawi dzisiejszego spotkania. No. No. Danusia, ja nie wiem, czy ja ci mogę dać współhosta, ale zaraz zobaczę. Możesz. No zobacz, jak dasz radę, to możesz. To będę wpuszczała. O, jesteś. Dobra, mogę. Proszę. Okej, działa. Super, to ja się będę skupiała teraz już Kinga na wpuszczaniu, a ty sobie ten, a ty sobie spokojnie przygotuj się. Dajcie znać, witajcie, przywitajcie się z nami, włączcie sobie kto może kamerkę, później włączcie sobie mikrofony. Dobry wieczór, to ja zacznę. Dobry wieczór, witamy cię serdecznie. Cześć. Cześć. Cześć, cześć. Cześć wszystkim. Cześć, witam wszystkich. Witaj. Jak wasza energia, jak wasze działania? Mamy połowę tygodnia. Jak tam? Pochwalcie się, komu jakieś Na dobre 10. Spotkania idą. Wspaniale, Gosia. Super, wspaniale. Tak. No, muszę się pochwalić, że po prostu od powrotu z Mikorzyna wykonuję to, co zaplanowałam. Mówię w kalendarzu, mówię swoim systemem, także bardzo jestem z tego zadowolona. To rewelacja, nie? Bo to dodaje później energii do dalszego działania. I tak się człowiek sam nakręca, nie? W tym wszystkim, tym działaniem. A ja muszę dzisiaj powitać u nas Anetkę, jestem. Anetka, wyłącz sobie mikrofon, tak jak ci pokazywałam. Bo jest nowa, dzisiaj rejestrowana. No to wspaniale. No to witamy Anetkę. W razie czego to ja będę też czuwała nad mikrofonami, to będę was wyłączać. Natomiast jak masz tylko taką przestrzeń, możesz się z nami przywitać, powiedzieć skąd jesteś. Aneta, to zapraszamy. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witaj. Myślę, że cześć, damy cześć. Sobie Kinga tak. Cześć, damy ze 2 minutki jeszcze, nie? Żeby podłączały osoby, żeby później ci nie przeszkadzały w trakcie i będziemy za chwileczkę zaczynać, bo widzę, że też już coraz mniej osób w poczekalni. To dajcie znać na czacie, jak energia u reszty, bo u Gosi wiemy, a jak u reszty, od 1 do 10. Czy aura jesienno-zimowa przytłoczyła kogoś, czy nie? O, 15. Super. No u Moniki to jest tak, że jest 15 i ona się tak dzieli tą swoją energią, że podnosi też wszystkim dookoła, nie? O kurde, a to się zernie mogę doliczyć. Poczekajcie, 100 tysięcy chyba. 100 tysięcy, 9, 9, 7. Mam nadzieję, że po Zoomie będzie już po dychaczu. Dokładnie, Marlenka, przesyłamy ci naszą energię, tak żeby twoja szybko poszła do góry, żebyście też tutaj dzisiaj dostali dużo wartości, dobrej energii i takiego przyjaznego środowiska. Jasne, jeżeli ktoś ma zepsutą kamerkę albo nie ma takiej przestrzeni, to też jest z nami mile ciepło widziany, natomiast tutaj
Zawsze Kindze będzie mile, jak będzie widziała chociaż kilka osób, a widzę, że wiele z Was włączyło, także dzięki wielkie. Wszystkim będzie milej, nie tylko mi, mam nadzieję. No na pewno, na pewno. Okej, same dyszki, dziewiąteczki, siódemeczka. No, jest dobrze, kochani. Nie daliśmy się, aurze. Zima nas nie pokonała. Ja myślę, że można nawet w tym dużo piękna znaleźć, nie? Tak jak dzisiaj się wyszło, jak taki przymrożona trawa, lekki mrozek, trochę śniegu pochrupało pod nogami, to przynajmniej nie słychać, że skrzypi w kolanach, nie? Jak to niektórzy się na memach śmieją. Wiecie co? Zaczynamy. Mamy cztery po. Także jeszcze raz witamy Was wszystkich serdecznie na dzisiejszym spotkaniu i mam taką małą niespodziankę dla prowadzącej, bo dzisiaj to nie ja ją zapowiem, ale zapowie ją osoba, która dobrze ją zna, która ma przyjemność z nią pracować i myślę, że powie coś od serducha jeszcze więcej niż ja, więc Gosiu, zapraszam, włącz mikrofon, czekamy na Twoje przywitanie i przedstawienie naszej prelegentki. Witam wszystkich, nazywam się Gosia Ziobrowska i mam dzisiaj wielki zaszczyt zapowiedzieć osobę, która poprowadzi dzisiejszego Zooma. Jest to kobieta piękna, nie tylko zewnętrznie, ale również wewnętrznie. Osoba o niezwykłej wiedzy i zaangażowaniu w sprawy, które się podejmie, a przy tym posiada olbrzymie pokłady empatii i serce na dłoni. Dla niej człowiek w centrum to nie pusty frazes. I mogę Wam powiedzieć, że wiem, o czym mówię, ponieważ mam to szczęście, że jestem częścią zespołu, który zbudowała. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się nie tylko z osobami z nią współpracującymi, ale tak jak żeście mogli to poczuć i zobaczyć w Mikorzynie, również w szerszym gronie. Zawsze otwarta na pomoc ludziom, zaangażowanym, dbająca o rozwój własny, jak i zespołu. Posiada ponad 11 lat doświadczenia w zarządzaniu, między innymi jako dyrektor szkoły tańca, menadżer w studio modelowania sylwetki, menadżer do spraw rozwoju i marketingu w kancelarii prawnej, menadżer w klubie fitnessu, w rehabilitacji, kosmetologii estetycznej i centrum rozwoju dziecka. Posiada 3-letnie doświadczenie w branży e-commerce. Obecnie na stanowisku menadżera regionalnego w firmie Duolife, a jej motto to razem możemy osiągnąć to, o czym oddzielnie moglibyśmy tylko pomarzyć. Przywitajmy serduszkami naszą Kingę Gradek. Wow, Jezu! No to mi zrobiliście niespodziankę, kochani. Ja już się poryczałam. Jak to na nasz zespół przystało. No, bardzo Ci, Gosieńka, dziękuję. Po prostu zwłaszcza jak mówi to ktoś bliski, z kim codziennie się słyszę przez telefon i gdzieś tam razem idziemy w tej drodze, no to wzruszenie mnie wzięło niesamowite, naprawdę. Aż się musiałam napić. I jak to teraz zacząć? Jak to teraz zacząć, mi powiedzcie? Na pełnej petardzie. Gosia, gratulacje, pięknie przedstawiłaś, także ja się już wyciszam. Kinga, oddajemy Tobie głos. Dobra, bo naprawdę za nie mówiłam, a rzadko mi się to zdarza, jak wiecie, więc ogarniam się i lecimy, kochani. Udostępnię prezentację, Boże, Gosia, dziękuję Ci raz jeszcze, bo aż jestem w szoku. Dziękuję w ogóle, Danusia, za niespodziankę, bo to jest też coś niesamowitego. O, poczekajcie, bo Wam udostępniłam, a... O, dobra. Widać? Widać. Widać, okej, okay. No to super, kochani. No to, żeby Wam troszeczkę pomóc i sobie po takim wstępie, bo jestem sama w szoku jeszcze. Okej. Kochani, temat dzisiejszy, kto przeczyta? Trochę Wam podpowiedziałam dzisiaj. Śmiało, ciszamy mikrofony, kochani, nie boimy. Ja oddychaj, oddychaj. No. Jak właściwie wystartować w biznesie sieciowym? Okej, okay, jak właściwie. I kochani, oddychając, muszę złapać flow, bo zostałam wybita, ale okej. Okay. Tak mogę być wybijana zawsze. Kochani, kluczowe słowo w tym zdaniu, jak myślicie, jakie jest? Właściwie. Dzięki, Aguś. Dokładnie tak.
Przede wszystkim dzisiaj się spotkaliśmy po to, żeby się zastanowić, jak robić ten biznes, jak wystartować. Być może jak ktoś jest, tak jak słyszałam, że już co po niektórzy dzisiaj świeżo dołączyli, więc pewnie się zastanawiają, jak to zrobić, żeby zrobić to właściwie. Nie tylko wystartować, ale wystartować tak jak ta rakieta na obrazku. Dzięki Iwonka Nawrocka jeszcze raz za piękną grafikę. Jak ta rakieta, czyli właściwie i do celu. I dzisiaj sobie właśnie o tym pogadamy. I teraz, kochani, mam dla Was pierwsze zadanie. Wiecie, że ze mną nie ma lekko i nie można tak biernie przed ekranem, więc prośba do Was, jak ktoś jeszcze nie ma zeszytu, długopisu albo jakiejś kartki przynajmniej, to żeby sobie szybciutko wziął. I mam do Was pytanie i prośbę, żeby każdy z Was policzył, ile trwała jego edukacja szkolna, studyjna, kursowa, w stosunku do tego, czym dzisiaj się zajmuje, ile lat się uczył. Uwaga! I prośba, żebyście sobie to napisali, a jak ktoś już policzy, ja słuchajcie, też policzyłam, jak ktoś policzy, to napiszcie proszę na czacie, jak ktoś jest odważny, to żeby odezwał się i powiedział głośno, ile lat. Począwszy od przedszkola, jak ktoś był, chyba że już w żłobku się uczyliście różnych rzeczy. Przedszkole, szkoła podstawowa, liceum czy technikum, studia, kursy różnego typu, dodatkowe, jakieś studia podyplomowe, jak ktoś miał. Słuchajcie, ktoś już udało się komuś policzyć? Dobra, niektórzy już są. Filip 17, Monia 18, Beatka 19, Wojtek 17, Iwonka około 20, Ania 20, Artur 18. No właśnie, a reszta nie policzyła czy nie pamięta? Czy jeszcze liczy? 19 Gosia, Danusia 19 ze studiami, Bartek 18, Aga 18, Hania 19, Małgosia 15. Brawo wy! 15. Ela 15, super. Słuchajcie, i teraz co nam to mówi? W momencie, kiedy przygotowujemy się do życia dorosłego, do dzisiejszego zawodu, to zobaczcie, ile czasu zajęło nam, żeby nauczyć się potrzebnych, niepotrzebnych, tu już zdania podzielone, ale ile zajęło nam czasu przygotowanie się do tego, czym się zajmujemy dzisiaj. Część pamiętamy z tych rzeczy, części nie pamiętamy, ale taka jest prawda, że wiele, wiele lat. Słuchajcie, mi zajęła moja edukacja 20 lat, chociaż nie policzyłam niektórych kursów, przeczytanych książek i tak dalej, bo to wszystko przecież też się zalicza do naszej edukacji, tak jak wy kiwacie główkami, że macie tak samo. I teraz zobaczcie, chcąc cokolwiek robić w życiu właściwie, musimy się do tego przygotować i tego nauczyć. I teraz, wiecie, czym się czasami różni podejście niektórych ludzi do biznesu sieciowego? Że nagle tutaj ktoś dołącza do nas i nie wiem czemu, ale wydaje nam się, że tego nauczymy się w jeden dzień, w jeden tydzień, w cztery spotkania, w jeden miesiąc i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, prawda jest taka, że żeby robić ten biznes właściwie, to musimy się go właściwie od początku uczyć. I teraz, dzisiaj sobie powiemy o pierwszych krokach i o tym, co to znaczy, od czego tą naukę trzeba zacząć. I tutaj, tak jak Wam też w Mikorzynie mówiłam, w momencie, kiedy nie chcemy, jak w grze planszowej, co chwila wracać na start, to warto to zrobić od początku właściwie i po kolei. I teraz, jaki jest pierwsza taka kluczowa rzecz we właściwym budowaniu biznesu? Pierwsza właściwa rzecz to jest podejście profesjonalne do tego, co robimy. I tak jak w szkole, słuchajcie, pamiętam, jak szłam z mamą do szkoły, znaczy do sklepu kupować zeszyty i przeżywałam, czy taka układka, czy inna, czy w kratkę, czy w linię, jak to ma wyglądać i sam zeszyt już budził moją fascynację, to tak samo my, słuchajcie, pierwsze dwie rzeczy, które musimy sobie przygotować do tego, żeby to robić właściwie, to ja zawsze jak prowadzę właśnie wdrożenie dla nowych osób, to mówię, dwie rzeczy musisz mieć, a właściwie trzy. Pierwsza to zeszyt, najlepiej w twardej oprawie, żeby się za szybko nie zniszczył, z wieloma kartkami. Druga rzecz to długopis, a trzecia rzecz to kalendarz.
Kalendarz może być kartkowy, jak kto woli, może być online'owy, googlowski tak zwany, a może być też każdy inny. Natomiast to są trzy rzeczy, bez których nie ruszymy. I tutaj, słuchajcie, ważne jest to, żeby szybko się nauczyć. A kiedy się szybko uczymy? Kiedy robimy notatki. Nie tylko dlatego, słuchajcie, ja kiedyś to usłyszałam u kogoś prowadzącego szkolenie i to taka moja eureka była. To nie chodzi tylko o to, żeby móc do tego wrócić. To jest bardzo ważne oczywiście i potrzebne. Natomiast słuchajcie, w momencie, kiedy ja słucham, czyli mam uruchomiony narząd słuchu, ja widzę, jeżeli tutaj widzicie prezentację, ale jeżeli jeszcze ja piszę, to ja pisząc długopisem, nie na klawiaturze komputera, uruchamiam kolejny zmysł i wysyłam bardzo dużo sygnałów do mózgu, bo jak piszę, to moja ręka obraca się bardzo wiele razy i to sprawia, że ja dużo szybciej to zapamiętam. I to jest, słuchajcie, prosta rzecz, a sprawia, że to, czego słuchamy, możemy zapamiętać o wiele, wiele szybciej. A im szybciej się uczymy, tym szybciej zarabiamy w tym biznesie, tym szybciej osiągamy efekty. Więc pierwsza taka rzecz, notujmy wszystko, co się da, bo wtedy to zapamiętamy o wiele, wiele szybciej. Zróbcie sobie taki eksperyment, posłuchajcie sobie na przykład jakiejś konferencji, szkolenia, jakiegoś czegoś, nie wiem, jakiegoś podcastu, tylko słuchając. A za chwilę zróbcie to samo na przykład następnego dnia i zróbcie notatki. Zobaczycie, ile zapamiętaliście po pierwszym razie, ile po drugim. Gwarantuję Wam, bo ja już nieraz to przećwiczyłam, że po drugim zapamiętacie z 10 razy więcej. I idąc dalej, przechodząc pomału do pierwszej mega ważnej rzeczy, praktycznie najważniejszej, mam do Was pytanie. Jeżeli byście stali nad przepaścią i Wy jesteście na jednym krańcu wielkiej góry, a przed Wami jest drugi kraniec wielkiej góry, która dzieli przepaść. Przejście jest, jak spojrzymy w dół, nie za bardzo. I teraz, kto z Was przeszedłby na takiej na przykład drabinie albo na takim chybocącym się moście, niekoniecznie z zabezpieczeniami, w momencie, kiedy po prostu macie takie wyzwanie, stoicie, patrzycie, no i ktoś Wam mówi, przejdź. Przejdziecie? Kto przejdzie? Jedyneczka na czacie albo rączka do góry. Jest ktoś, kto przejdzie? Nie widzę jedynek. Ok, to teraz wyobraźcie sobie, że po drugiej stronie ktoś Wam macha, nie wiem, czekoladą, jakimś tortem, czymś, co bardzo lubicie jeść. Zmotywuje Was to, żeby przejść, zaryzykować? No nie, to idźmy dalej. O, coś się pojawiło, słuchajcie. O, jest parę jedyneczek, proszę bardzo. Niektórzy razem chcą przejść, okej, okay, podziwiam, podziwiam za odwagę. Idźmy dalej. W momencie, kiedy na drugiej górze ktoś by postawił, nie wiem, najnowszego Mercedesa. Jest ktoś, kogo by to zmotywowało? Dwójeczka na czacie. No nie bardzo. O, jest jakaś dwójeczka, dobrze. A jeżeli by tam postawić na przykład wycieczkę gdzieś w jakieś magiczne miejsce. Trójeczka na czacie, jeżeli kogoś wycieczka zmotywuje. No, których motywuje. Ok. A teraz już skracając trochę, jeżeli ktoś ma dziecko, albo jak nie ma, to niech sobie wyobrazi, że ma, to postawcie tam dziecko, które płacze i woła nas, żebyśmy przeszli i mu pomogli. Czwóreczka na czacie, kto by przeszedł. Dokładnie. I teraz, co chcę przez to powiedzieć, słuchajcie. W momencie, kiedy cel i powód jest duży, to my tak naprawdę ani chwili się nie zastanawiamy, żeby to zrobić. A w momencie, kiedy to jest takie mało znaczące dla nas, no to tego nie zrobimy. I co to zmienia? I jak to odnieść do biznesu sieciowego? Dzisiaj ściągnęłam dla Was parę cytatów, które bardzo uruchamiają wyobraźnię i które wiele mówią. Zobaczcie. Wygrywa ten tylko, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć. Co to jest cel? Cel jest to marzenie z datą wykonania, z datą realizacji. Bardzo znaczący cytat, też Napoleona Hilla. Punktem wyjściowym do wszystkich osiągnięć jest pragnienie,
Miej to zawsze w pamięci. Słabe pragnienia przynoszą nędzne rezultaty. Tak jak mały płomyczek daje mało ciepła. W momencie, kiedy my mamy słaby cel, to nie za bardzo mamy motywację, żeby tam dojść. Ale w momencie, kiedy ten cel jest duży i znaczący dla nas, to chcemy to osiągnąć, bo jest to dla nas ważne. I uwaga, pierwsza rzecz, która jest najistotniejsza w tym biznesie, jeżeli tego nie odrobiliśmy, jeżeli tego nie odrobiliśmy, słuchajcie, to wracamy na start za każdym razem. To coś nie będzie szło. To cały czas coś nam nie będzie wychodzić. I pierwsze pytanie, które należy sobie zadać w tym biznesie, to jest pytanie, po co chcesz to robić? I teraz zachęcam Was do tego, żebyście sobie to napisali. Pytanie, czy Wam to od razu przychodzi do głowy, czy nie? Bo jeżeli nie, to znaczy, że wracasz na start. I musisz odrobić lekcję. I teraz, żeby nie było, naszym celem może być ten Mercedes, żeby, wiecie, dla kogoś, może, kogoś to może motywować. I to nie ma znaczenia, czy mnie będzie motywować, tak jak tutaj na obrazku mamy, właśnie życie takie, na które czuję, że zasługuję, czyli właśnie te wycieczki, jazda najlepszym samochodem, który, słuchajcie, jest bezpieczny, bo zobaczcie, my często boimy się marzyć i mówić o czymś, co wiąże się z pieniędzmi, bo ktoś nam kiedyś powiedział, że pieniądze są złe. A tak naprawdę, zobaczcie, pieniądze nie są złe, bo pomagają nam w realizacji naszych celów i planów i marzeń. I teraz, chcąc jeździć najnowszym Mercedesem, możemy nie chcieć tylko dlatego, że chcemy się popisać przed sąsiadami, tylko możemy chcieć nim jeździć, żeby móc przewozić bezpiecznie dziecko do szkoły albo na wycieczkę, tak? I żeby być bezpiecznym razem z rodziną. Chcąc jeździć na wakacje, możemy chcieć jeździć po to, żeby spędzać razem wspólnie czas w fajnych miejscach, móc cieszyć się życiem razem z bliskimi, razem z rodziną, tak? Więc nie bójcie się marzyć o takich przyziemnych rzeczach, ale co jest ważne? Ważne jest to, żebyśmy sobie uświadomili, dlaczego to jest dla nas ważne. Dlaczego ten Mercedes jest ważny? Bo jak sobie uświadomimy, że chcemy go między innymi dlatego, żeby mieć bezpieczeństwo w życiu i dać to bezpieczeństwo bliskim, to nagle trochę bardziej chce nam się postawić kolejne kroki nad tą przepaścią, tak? Jeżeli nie wiemy, czemu to jest dla nas ważne, to raczej tendencja kroków wstecz, bo lęk będzie większy niż chęć osiągnięcia celu. I kolejna bardzo ważna rzecz, żeby ten nasz cel był dla nas ważny z poziomu naszego serca i żebyśmy my czuli, czemu to jest dla nas ważne. Nie tylko teoretycznie, ale żebyśmy my czuli całym serduchem, że to jest naprawdę moje palące pragnienie. Coś, bez czego po prostu jakby, jak tego nie osiągnę, to po prostu nie wiem, nie będę spełniona, tak? To musi wyrywać mnie z butów. I im większy cel, tym lepiej. Natomiast do dużego celu prowadzą mniejsze cele, więc słuchajcie, zachęcam wszystkich do zrobienia swojej mapy marzeń. Ja ją mam na swoim ekranie i pulpicie i nie tylko, więc patrzę na nią codziennie i jestem w szoku, słuchajcie, że kolejne rzeczy z tej mapy się realizują, bo zrobienie takiej mapy trzeba trochę się nad tym wysilić, poszukać, zastanowić się, czego ja tak naprawdę chcę w życiu i można tam wrzucić i małe, i ogromne rzeczy. I to się po prostu zaczyna urzeczywistniać, ponieważ sobie uświadamiamy, dlaczego to jest dla nas ważne i zaczynamy wczuwać się, że to już osiągnęliśmy. To już jest trochę wyższa szkoła jazdy, nie wszyscy od początku to potrafią. I słuchajcie, jak robimy wdrożenie dla nowej osoby, jak ktoś już przeszedł, to wie. Powiem Wam, często nowe osoby, które robią wdrożenia, mówią, kurczę, ktoś się pomylił. Bo wiecie, jak jest kolejny slajd na wdrożeniu? Taki. Co jeszcze chcesz osiągnąć? A dlaczego to jest dla Ciebie ważne? A jak się będziesz czuć, jak to osiągniesz? I uwaga, dlaczego to jest drugi slajd? Ja sama kiedyś go, słuchajcie, trochę pomijałam. Mówię, no dobra, no już przegadaliśmy temat. Ale często ten pierwszy cel, który sobie wybieramy, często ktoś w nas, często to mówimy i ludzie tutaj na różnego typu wystąpieniach mówią, że kiedyś ktoś zasypał w nas marzenia i przestaliśmy marzyć. I dlatego jak zaczynamy kogoś pytać i samych siebie pytać, o czym marzę, co jest dla mnie ważne, to na początku odpalają mi się trochę mniejsze marzenia, bo ja zapomniałam, jak to jest marzyć. Dlatego warto to pytanie zadać sobie wielokrotnie.
I uwaga, trzeci slajd, jak wdrażamy nową osobę do biznesu, to jest pytanie, a jakie jest twoje największe marzenie? I teraz odważmy się marzyć o wielkich rzeczach, bo żeby przejść przez tą przepaść, musimy mieć olbrzymie marzenie. Prośba tutaj o wyciszenie mikrofonu, chyba że ktoś chce coś powiedzieć, to śmiało. Okej. Dobra, już wyciszyłam. Więc słuchajcie, ostatnio na szkoleniu Beaty Kapcewicz usłyszałam, czekajcie, bo sobie muszę przypomnieć słowo. Zuchwały. Słowo brzmi zuchwały. Teraz uwaga, nie bójmy się mieć zuchwałe marzenia. I fajnie Beata to powiedziała, etymologię tego słowa, że zuchwałość polega na tym, żeby połączenie dwóch słów, zucha i chwały. I teraz ja mam być zuchem, czyli mam być tym odważnym człowiekiem, który sięga po dużo i uwaga, wtedy będę miała chwałę, czyli osiągnę sukces. Więc nie bójmy się mieć takie prawdziwe, zuchwałe marzenia. Takie, że aż nas pali w środku, jak sobie pomyślimy, że możemy to osiągnąć. I teraz, co warto sobie uświadomić? Jeśli nie ustalasz swoich celów dla siebie, jesteś skazany na pracowanie przy osiąganiu celów kogoś innego. Czyli w momencie, kiedy my nie wiemy, co chcemy w życiu osiągnąć, to osiągamy cele innych osób. Właściciela firmy, w której pracujemy, wspólnika, partnera, czasami dzieci. To nie są nasze cele. I pytanie, czy chcemy żyć dla siebie, żebyśmy my byli szczęśliwi, czy chcemy żyć dla innych ludzi, żeby spełniać ich cele. I no myślę, że każdy z nas jest po to tutaj na tym świecie, żeby samemu być szczęśliwym, więc też dla mnie takim bardzo fajnym przykładem jest, słuchajcie, wejście na górę. Jest ktoś tutaj, kto lubi chodzić po górach? Piąteczka na czacie. Jak ktoś lubi, piąteczka na czacie. Są piąteczki, są osoby, które lubią. Super. Słuchajcie, zobaczcie. Jeżeli ktoś chciałby wejść na Mount Everest, to ważne jest to, żeby on wiedział, gdzie jest ten Mount Everest, gdzie jest wierzchołek tego Mount Everest, jak się przygotować do tego Mount Everest, co musi ze sobą zabrać, co musi wiedzieć, czy ma iść szlakiem, który szlak jest najbezpieczniejszy, ale też najszybszy, żeby nie tracić sił na jakieś szlaki, które wiecie, będą nas zwodzić w prawo, w lewo. Czy wchodząc na Mount Everest będzie dla nas istotne, ilu ludzi nie chce wejść na Mount Everest? Dla ilu ludzi to nie jest ważne? Albo jak będziemy spotykać ludzi na tym szlaku, to ludzie, którzy będą mówić, Boże, ale jestem zmęczony, nie, nie dam rady, wracam. Będzie to dla nas istotne. Jeżeli to będzie prawdziwy, palący nasz cel, to my będziemy mieli przed oczami tylko ten wierzchołek i ten cel, dam radę, osiągnę to, znajdę sposób. Nie? I dokładnie tak samo jest w biznesie sieciowym. Ja muszę mieć to swoje pragnienie przed oczami ciągle, im częściej, tym lepiej. I muszę się do tego przygotować, ale robić krok po kroku, pokonywać kolejne poziomy tej góry, tak? Najbezpieczniej i najskuteczniej, i najszybciej. I dokładnie o to chodzi w biznesie sieciowym. I teraz, kochani, idąc dalej. Jeżeli już mamy to pragnienie, mamy ten cel, to co druga rzecz, która jest niesamowicie ważna, to żeby sobie uświadomić, po pierwsze, kiedy byśmy chcieli ten cel osiągnąć, a po drugie, jakim czasem ja dysponuję? To są dwie rzeczy bardzo ważne. Czyli zobaczcie, musimy ustalić, jak szybko będziemy szli, żeby z jednej strony nie złapać zadyszki i żeby się nie poddać, i żeby nie zabrakło nam tlenu w tej wyprawie na górę, ale z drugiej strony, żeby osiągnąć cel wtedy, kiedy ja chcę. I te dwie rzeczy trzeba połączyć. Tutaj się kłania przede wszystkim planowanie, które cudnie mieliśmy pokazane, w jaki sposób należy planować w Mikorzynie. Czyli ja muszę wiedzieć, kiedy ja mam czas na pracę stałą na przykład, tak? Bo przeważnie zaczynamy biznes sieciowy robiąc coś jeszcze, kiedy ja robię zakupy, kiedy ja mam czas dla rodziny, kiedy ja mam czas na inne rzeczy i ile czasu jestem w stanie wygospodarować, żeby się przygotować na wejście na tą górę. I musimy sobie to zaplanować, bo wiecie, co się dzieje, jak nie zaplanujemy.
to zabiera nas życie. I wtedy tego czasu nie ma wcale. I teraz zobaczcie. Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe kawałki. Większość z Was zna, ale kto nie znał, to niech mi powie, czy da się zjeść słonia? My tak sobie tak na początku pomyślimy, no nie za bardzo, bo za duże. Ale jest jeden sposób, żeby zjeść słonia. Trzeba go podzielić na kawałki. I dokładnie tak samo jest z naszym celem. Mimo, że ten cel jest ogromny, bo na przykład ktoś chce, nie wiem, wolność finansową, chce wybudować sobie dom na Majorce dla swojej rodziny, chce wypracować taki dochód pasywny, żeby jego dziecko było zabezpieczone na całe życie. To jest olbrzymi cel. I uwaga, jak sobie pomyślimy na wstępie o tym celu, no to jak? Jestem tu, gdzie jestem i to jest taka duża dysproporcja dla nas, że to nas przerasta często, tak? Ale w momencie, kiedy sobie podzielimy to na drobne kawałki, to nagle się okazuje, że damy radę to zrobić. Więc tutaj zachęcam Was do tego, żeby spotkać się z osobą, z którą pracujecie, która prowadzi dla Was konsultacje, która jest Waszym liderem i po pierwsze zastanowić się, gdzie chcemy dojść. Czy moim celem, ile ja w ogóle pieniędzy potrzebuję na ten mój cel? Czyli jak chcę wybudować ten dom na Majorce, to ile taki dom kosztuje? Ile kosztuje utrzymanie tego domu? Czyli ile ja muszę mieć pieniędzy? I na którym, która pozycja mi te pieniądze da? Chyba, że chcę odkładać pieniądze i będę sobie co miesiąc z Duolife'a tylko odkładać pieniądze. Więc ja muszę wiedzieć, gdzie ja chcę dojść. I drugie pytanie, kiedy chcę tam dojść? Bo jeżeli chcę tam dojść za 2 lata, to jeżeli będę przykładowo zrobiłam sobie plan mojego tygodnia i mam 0,5 godziny dziennie, no to za Chiny Ludowe za 2 lata tam nie dojdę. I to jest bardzo ważne. I to jest właśnie ten element, gdzie często wielu ludzi z biznesu sieciowego niestety oszukiwało kiedyś tam z różnych firm ludzi, że da się, słuchajcie, w biznesie sieciowym zarabiać, nie wiem, 15-20 tysięcy za 2 miesiące. No nie da się. I to jest ogromne nasze tutaj liderów zadanie, żeby pokazywać ludziom, jaką drogę trzeba przejść, ile spotkań trzeba odbyć, ile rozmów, bo to, słuchajcie, jest najbardziej policzalny biznes świata. I my wiemy, ile rozmów w sumie musimy odbyć, żeby jaki mieć efekt. My możemy to zaplanować. I teraz trzeba to dostosować. Czyli czasami ludzie chcą bardzo szybki efekt, my chcemy bardzo szybki efekt, ale uwaga, nie chcemy na to poświęcić zbyt dużo czasu. I tu sobie przypomnijmy, ile czasu się uczyliśmy, żeby robić to, co dzisiaj robimy? Żeby być, nie wiem, programistą, dziennikarzem, pedagogiem. Ile lat się uczyliśmy? No i teraz uwaga, albo musimy przyspieszyć czasami, żeby osiągnąć cel w tym czasie, kiedy chcemy, albo musimy oddalić sobie cel i uświadomić sobie, że nie osiągniemy go za 2 lata, albo za rok, albo za 5 miesięcy, tylko na przykład za 10 lat. I wiecie, i nagle się okazuje, to może jednak trochę przyspieszę. I to, słuchajcie, mega istotne, żeby nad tymi dwoma rzeczami pomyśleć. Kiedy ja chcę to osiągnąć? Ile mam czasu? I teraz dobra, no jednak te 10 lat mi nie pasuje, no chciałabym za 5 albo za 4 już mieć tą wolność, tak? No to wtedy muszę przyspieszyć. Nie ma innej możliwości. Albo zaakceptować, że będę za 10. I teraz zobaczcie, na czym, jakie jest u nas tempo pracy? U nas jest to bardzo wyliczalne, tak? Pierwszy cel dla nowej osoby, która startuje, ja zawsze też tutaj tłumaczę nowej osobie, tak? Trzeba się zastanowić właśnie, ile ja już wiem o biznesie sieciowym, ile ja wiem o tej firmie, czy ja mam pewność siebie, czy ja już mam przekonanie do tego, co będę robić i tak dalej, bo jeżeli nie, to czasami ta droga może mi zająć trochę dłużej, a czasami mogę dojść tam dużo, dużo szybciej. Natomiast uśredniając, przeciętny człowiek przy takim zaangażowaniu, jak tutaj jest napisane, uwaga, w ciągu 30 dni realny cel, idąc tempem spokojnym, osiągnę pozycję lidera grupy. Co mi to daje? Daje mi to średni dochód już w pierwszym miesiącu około 990 zł. Żeby to osiągnąć, konsultuję się z moim liderem około 2 razy w tygodniu, i każdego dnia wykonuję konkretne zadania, zaraz je pokażę i muszę na to znaleźć około 2-3 godzin dziennie. Jeżeli tyle będę miała czasu, tyle poświęcę na działania, nie tylko na naukę, ale również już na działania, to osiągnę, słuchajcie, cel, czyli będę tym liderem grupy po 30 dniach.
co tam muszę robić. Dzisiaj tylko skrótowo a propos systemu pracy, bo będziemy się skupiać na tym na kolejnych spotkaniach, ale żeby mieć wizję tego, co ja konkretnie muszę codziennie robić, to jest właśnie to, słuchajcie, w tempie spokojnym buduję relacje z dwoma osobami dziennie, czyli poznaję dwie nowe osoby albo odświeżam relacje z osobami, które już znam, tak? Rozmawiam z nimi, słucham ich, koncentruję się na drugim człowieku i słucham. I staram się usłyszeć, czego ten człowiek potrzebuje w życiu. Jakie on ma palące pragnienie? Czy on w ogóle czegoś potrzebuje? Druga rzecz, którą robię każdego dnia, to jak już wiem, czego ludzie potrzebują, to przedstawiam tym ludziom, że być może mam jakieś rozwiązanie, które może im pomóc w osiągnięciu ich celu albo w pozbyciu się jakiegoś problemu, jakiegoś bólu. Tak? I wtedy z dwoma dziennie osobami przedstawiam im rozwiązanie problemu, pokazuję im pewną opcję, tak, którą mamy tutaj w naszej firmie. Trzecia rzecz, to jak już ktoś na przykład obejrzy nagranie albo jest po spotkaniu z moim liderem, tak, to odzywam się do tej osoby i rozmawiam o tym, tak? Co jej się spodobało, dlaczego to, czy potrzebuje jeszcze jakichś dodatkowych informacji i tak dalej. Więc rozmowy po przedstawieniu rozwiązania. I kolejna rzecz, na którą też muszę znaleźć czas, to są albo moje konsultacje, albo później już konsultacje w moim zespole, tak? Bo zapraszając kogoś do biznesu, pomagamy tej osobie, tak? Więc zobaczcie, ja w swoim kalendarzu muszę mieć czas i muszę wiedzieć, kiedy poznaję ludzi i kiedy mam czas na pogadanie z nimi tak po prostu, posłuchanie ich. Kiedy mam czas na przedstawienie rozwiązań tym ludziom, u których już znam jakiś czerwony guzik, tak? Jakiś ból, jakieś pragnienie. Muszę mieć czas na rozmowy po obejrzeniu prezentacji albo po spotkaniu. Muszę mieć czas na konsultacje i wdrażanie nowych osób w system pracy, co też zajmuje trochę czasu, czyli ja muszę wiedzieć, kiedy ja znajdę ten czas. I muszę mieć czas na swoją edukację i dbanie o swoje nastawienie, czyli wizualizowanie sobie też tego celu i poszerzanie moich kompetencji, moich umiejętności, mojej wiedzy, mojego doświadczenia, tak, mojej motywacji. I to robię poprzez książki, poprzez nagrania, poprzez e-booki i też na to muszę znaleźć dziennie około 20-30 minut. I każdego dnia te 5 rzeczy muszę zrobić, tak? I żeby to zrobić w wolnym tempie potrzebuję od 2 do 3 mniej więcej godzin. Mogę iść trochę szybciej. Jeżeli chcę szybciej osiągnąć swój cel i mam na to przestrzeń, znajdę na to przestrzeń, to poświęcając około 4-5 godzin dziennie, po pierwszym miesiącu mam już około 900 zł, ale konsultuję się częściej z moim liderem, bo mam więcej wątków i wykonuję więcej zadań. Już nie z dwoma osobami, a z czterema nawiązuję relacje, gadam po prostu, tak? Skupiam się na tych osobach. 4 do 6 osób już przedstawiam codziennie rozwiązania. Co za tym idzie, mam więcej osób, z którymi rozmawiam po obejrzeniu prezentacji, po spotkaniu, mam więcej konsultacji, mam więcej telefonów do wykonania, więc muszę mieć na to więcej czasu, ale szybciej osiągnę swój cel. I mogę też biec, i tu już jest tempo speed, chociaż tak naprawdę, słuchajcie, to jest ilość czasu tak jak na etacie, czyli poświęcając 7-8 godzin dziennie, mogę oczekiwać rezultatu około 1200 zł, bo jestem już wtedy liderem zespołu, osiągam 3 pozycje w 1 miesiąc, plus u nas w firmie jest dodatkowy bonus 1000 zł, tak, jeżeli to zrobię w ciągu 30 dni, czyli po miesiącu mam już 2200. Fajnie. Więc ten efekt przychodzi dużo szybciej, ale pytanie, czy ja mam 7-8 godzin dziennie, żeby to robić, bo jeżeli nie, to nie za bardzo mogę oczekiwać takiego rezultatu. Oczywiście może się zdarzyć, słuchajcie, też miałam takie sytuacje, gdzie osoby poświęcając trochę mniej czasu też to osiągnęły, bo to wszystko zależy od umiejętności. Natomiast tutaj jakby chodzi o uśrednienie tego, czego ja mogę oczekiwać, więc muszę zobaczyć, skąd startuję i jakie realne oczekiwania mogę mieć, tak? I teraz zobaczcie, tutaj już rozmawiam z liderem codziennie, tak? Bo tych tematów jest bardzo dużo. I codziennie do 6 osób odzywam się, żeby zbudować relacje, gadam z nimi. Około 8 osobom pokazuję rozwiązanie, rozmawiam później z tymi osobami, konsultuję tych, którzy tego potrzebują, żeby im pomóc i również mam czas na swoją edukację. I teraz ode mnie zależy, którym tempem chcę iść, bo mogę iść każdym. Pytanie, ile mam czasu i jak szybko chcę dojść tam, gdzie chcę dojść. I teraz zobaczcie, częsty błąd osób na początku jest taki, że
No dobra, to ja nie będę jeszcze zaczynać, bo ja to muszę zbudować sobie swoją wiedzę. Uwaga, kto z was tak miał? Szósteczka na czacie. Ja się podpisuję pod tym, bo ja też tak miałam. Pierwsze 2 tygodnie, słuchajcie, to się zastanawiałam. Mówię, nie, to ja to na pewno nie wiem, czy ja dam radę, nie? Bardzo tego żałuję, bo 30 dni później byłam liderem zespołu, co mnie totalnie zaskoczyło. I tylko przez moją głupotę i takie trochę odkładanie pracy, dostałam premii za szybki start. Bo normalnie bym dostała. Teraz zobaczcie. Bardzo fajną rzecz też Napoleon Hill powiedział. Nie czekaj. Właściwa chwila nigdy nie nadchodzi. Zacznij natychmiast tu i teraz. Posługuj się narzędziami, jakie masz pod ręką, a lepsze znajdziesz w trakcie pracy. Czyli jak to często mówimy, lepiej jest nieperfekcyjnie zacząć, niż perfekcyjnie zwlekać. Czyli nie będzie takiego momentu, gdzie uznacie, teraz to ja już mam super wiedzę, teraz to ja już wiem, jak to robić. Oczywiście, im dalej idziemy, tym te doświadczenie nasze się poszerza i potrafimy zrobić to dużo lepiej, dużo szybciej, uczymy się, jest to prostsze. Natomiast ten biznes jest najprostszym biznesem świata. I to, co zrobicie na początku, co wam, z wami lider zrobi, wystarczy absolutnie w 100% do tego, żeby zacząć. I im szybciej zaczniemy, tym szybciej osiągniemy swój cel. I słuchajcie, czy problemem jest pogadanie z człowiekiem, zapytanie jak zdrowie, co tam u niego? Każdy z nas robi to codziennie. Czy my musimy mieć ogromną wiedzę, żeby komuś przedstawić rozwiązanie? Nie, bo mamy narzędzia. Mamy lidera, który wie dużo. To nie musimy gadać z człowiekiem. My możemy go przyprowadzić, ktoś pogada za nas. Mamy nagrania, gdzie jest pokazane rozwiązanie. Mamy historie, którymi możemy pracować. Więc my tak naprawdę to jesteśmy takim trochę pośrednikiem, taką sekretarką, która pyta, jakby ktoś do niej przychodzi, ja bym chciała się umówić na wizytę. No super, a z czym problem? A z zębami, dobrze, to nagranie. A ja mam problem z kolanami, to nagranie. A ja bym chciała zarabiać, to nagranie. Więc my jesteśmy pośrednikiem w przekazywaniu wiedzy czyjejś. Specjalistów, ludzi, którzy robią to dłużej, tak? Zwłaszcza na początku. Więc my nie potrzebujemy nie wiadomo czego potrafić, wiedzieć, umieć, żeby zacząć. I każdy moment na zaczęcie jest dobry, a im szybciej zacznę, tym szybciej osiągnę swój cel. I teraz zobaczcie, jaka jest pułapka jeszcze i co warto sobie uświadomić, bo często mamy taki moment, bo z jednej strony to jest ogromny plus tego biznesu, że my tu nic nie musimy. Ja się kiedyś nad tym zastanawiałam i mówię, jak to jest, że na etacie, we własnej firmie ludzie robią, a do biznesu sieciowego czasami przychodzą i nie robią. I szybko sobie na to pytanie odpowiedziałam, no bo tak, na etacie stoi szef, stoi kierownik. Jak nie zrobię, to nie zarobię, to mnie wyrzucą z pracy. Więc mam dużo takich czynników zewnętrznych, że ktoś mnie zmusza, ja muszę. W firmie wzięłam kredyt, więc mam ratę kredytu. Muszę zapłacić za wynajem lokalu, muszę zapłacić pensję pracownikom, muszę zapłacić leasingi, 1000 różnych opłat, więc ja muszę. I teraz zobaczcie, w momencie, kiedy w biznesie sieciowym nadchodzi taki moment, że nam się nie chce, to wiecie, co musimy sobie powiedzieć? To jest ten moment, gdy moje cele mówią mi, sprawdzam cię. Sprawdzam, czy ja jestem na pewno dla ciebie ważny. Więc w momencie, kiedy mam uczucie, nie chce mi się, nie mam czasu, dzisiaj to nie zrobię, bo 1000 wymówek, tak? Bo to, bo tamto i tak dalej, to wtedy właśnie przychodzi to twoje pragnienie, macha do ciebie z drugiej strony przepaści, mówi, a, to tak ważne jestem dla ciebie. No to jak ci się nie chce, to ja sobie tu postoję i poczekam, aż ci się zachce. Więc to jest, słuchajcie, sprawdzenie. I często jakieś trudności nasze, coś co wiecie, no gdzieś każdy z nas to ma. To jest właśnie sprawdzenie, czy ja naprawdę czegoś chcę. Dlatego jeżeli nie naprawdę tego chcę, jeżeli to nie jest palące pragnienie, to ja prędzej czy później odpuszczę. Dlatego tak ważne jest, uwaga, wracamy na punkt pierwszy, to pragnienie. Bo jak będzie ważne, to zrobię wszystko. Jak to często mówimy, choćby skały srały, brzydko mówiąc, tak, to zrobię. Bo to jest mega istotne, bo ja tego naprawdę chcę. I oczywiście będą też, słuchajcie, momenty, kiedy będzie trochę wolniej, kiedy będzie się mniej chciało, bo jesteśmy ludźmi, to jest normalne. Natomiast jeżeli mam cały czas ten cel przed oczami, to ja wstanę o jeden raz więcej niż upadnę. I trudne pytania. Słuchajcie, ostatnio właśnie z naszym zespołem zrobiliśmy sobie taki challenge, że daliśmy sobie termin obejrzenia właśnie jednego z nagrań, zresztą właśnie wdrożeniowych, Potęga Biznesu Sieciowego. Jaką przewagę nam daje budowanie biznesu sieciowego właśnie naszego Norberta. I wiecie, co tam właśnie padło? Bardzo ciekawa rzecz, żeby zadawać sobie trudne pytania. I wiecie, co też sobie ja sama uświadomiłam, a propos tego celu?
Zadajmy sobie pytania. Co się wydarzy, jeżeli jutro coś mi się stanie? Będę miała wypadek, tfu-tfu. I nie będę mogła, nie wiem, chodzić, mówić, używać rąk. To co wtedy zrobię? Z czego będę żyć? Z czego będą żyć moje dzieci? Już wtedy, jakby wiecie, trochę przestają się liczyć te marzenia typu wycieczki i Mercedesy, ale już jest trochę walka o takie przetrwanie. O minimum życia. I teraz właśnie, jak my wiecznie odkładamy, a mamy trochę do tego tendencję, bo w biznesie sieciowym nic nie trzeba, więc czasami jest trochę takie odkładanie, to jutro zrobię. Dobra, jutro zadzwonię, nie? Bo słuchawka parze, to warto zacząć zadawać sobie trudne pytania. A co, jeżeli jutra nie będzie? A co, jeżeli jutro nie będę w stanie tego zrobić? I to też, co sobie warto uświadomić, że my młodsi nie będziemy. A im jesteśmy starsi, tym mniej nam się będzie chciało. Tym mniej będziemy mieli siły. Tym nasze ciało będzie mniej odporne. I co, wtedy będzie łatwiej? Czy dzisiaj jest łatwiej? Bo jutra tak naprawdę nie ma, nie? I teraz co powiem dzieciom, jeżeli jutro mi się coś stanie? I wtedy nagle sobie wracamy, uwaga, zobaczcie znowu, wracamy punkt pierwszy. To czy to marzenie jest naprawdę dla mnie ważne? I kiedy naprawdę chcę to osiągnąć? Czy jak zrobię to za 5 lat, to mam pewność, że ja dożyję do tych 5 lat? To są te trudne pytania. I one trochę przewartościowują, znaczy inaczej, pokazują, co jest naprawdę priorytetem w naszym życiu. I czyje cele są priorytetem. Czy to jest naprawdę dla mnie ważne? I te pytania przede wszystkim warto zadać sobie, ale warto czasami też je zadać tej drugiej osobie, żeby też jej uświadomić, kiedy tak naprawdę chcę to osiągnąć. I kiedy warto to osiągnąć. To tak pozostawię, w refleksji. I teraz zobaczcie. Przechodzimy płynnie do kroku trzeciego. Mieliśmy cel, po co? Mieliśmy tempo, jak szybko? I teraz trzecia rzecz. Kto słyszał już to zdanie? Szósteczka na czacie. Myślę, że większość. Że jesteśmy odzwierciedleniem 5 osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. To oni nas motywują, doradzają, krytykują. Przyjrzyj się, z kim ty przestajesz. Ponieważ z kim przestajesz, takim się stajesz. Ktoś słyszał takie powiedzenie, szósteczka? Niektórzy słyszeli. Edzia pisze, że mega są te pytania, gada to do mnie. Super, Edzia, bardzo się cieszę. Zobaczcie. Skoro jestem średnią 5 osób, z którymi przebywam najczęściej, czasami jest to trudne bardzo, ponieważ w naszym najbliższym otoczeniu są różni ludzie. I teraz warto sobie uświadomić, jak ci ludzie na nas wpływają. Bo jeżeli negatywnie, to my zaczynamy myśleć negatywnie i być negatywnymi ludźmi. I zaczynamy się oddalać od tego naszego celu, od tej góry. Spowalniają nas. Jak my na tą górę próbujemy wchodzić, to oni tak, wiecie, z całej siły nas naciskają z góry. No i to jest trudniejsze. I czasami już człowiek się podda, nie? No bo przy tym nacisku ciężko wydobyć jeszcze więcej siły, bo jeszcze bardziej jesteśmy zmęczeni. I teraz, jeżeli chcemy naprawdę osiągnąć fajne rzeczy w życiu, to my musimy być zawsze wśród liderów, specjalistów w dziedzinie, w której chcesz odnosić sukcesy, wśród ludzi, którzy nas motywują. I tu też kiedyś sobie to uświadomiłam. Czy jeden Zoom w środę wystarczy o 20? Czy Zoom drugi we wtorek o 20 wystarczy, plus o 21:15, plus afirmacja 3 razy dziennie albo raz dziennie? No nie. Ja muszę sobie wlewać te pozytywne doświadczenia, pozytywne myśli i otaczać się ludźmi pozytywnymi. Im częściej, tym lepiej. Ja muszę pracować nad moimi myślami cały czas, zawsze. A skoro inni ludzie mają na to wpływ, to muszę bardzo świadomie tych ludzi dobierać i czerpać. Im więcej zaczerpnę, tym na więcej, to tak jak taki tlen teraz sobie uświadomiłam w tym wejściu pod górę, tak? Bierzemy kolejną butlę z tlenem. Taki kolejny człowiek pozytywny to jest moja butla z tlenem. I jak już mi zabraknie tego tlenu, to mam skąd go zaczerpnąć, tak? Na dłużej mi wystarczy i mam większą szansę, że na tą górę wejdę. I teraz zobaczcie.
Bardzo fajne zdanie usłyszałam gdzieś ostatnio. Nie pamiętam zupełnie, kto je powiedział i czy trochę nie przekręciłam, ale sens jest podobny. Jeśli jesteś najmądrzejszy w pokoju, w którym jesteś, to znaczy, że jesteś w niewłaściwym pokoju. Bo teraz zobaczcie, skoro ja chcę się nauczyć robić dobrze biznes, to jeżeli ja będę ciągle gadać z ludźmi, którzy są na tym samym poziomie co ja, albo niżej, to ja się czegoś nauczę, czy nie? No nie. Więc jeżeli ja chcę być profesjonalistką i jak najszybciej wejść na tą górę, to ja muszę jak najwięcej czasu z ludźmi spędzać, którzy już na tej górze są, albo byli, z niej wrócili, i wtedy ja się mogę czegoś od nich nauczyć. I tu oczywiście chodzi nie tylko o ludzi, słuchajcie, i też nie chodzi o to, że my teraz mamy się odciąć od tych ludzi, którzy wiedzą mniej, bo my idziemy na tą górę razem i mamy sobie podawać rękę, wciągać jeden drugiego, tak? Na tym polega właśnie praca zespołowa. Natomiast z drugiej strony, jeżeli ja nie będę czytać książek, jeżeli ja nie będę jeździć na szkolenia, jeżeli ja nie będę słuchać ludzi, którzy już na tej górze są i na nią weszli, jak na nią wejść, to ja się od tych, co idą ze mną, wszystkiego nie nauczę, bo oni nie wiedzą, że gdzieś tam trzeba mieć więcej zapasu tlenu niż na początku, że gdzieś trzeba więcej odpocząć, bo będzie dłuższe podejście na przykład, tak? Oni tego nie wiedzą, bo oni tej drogi nie przeszli. Więc my musimy się uczyć od ludzi, którzy już tą drogę przeszli, którzy już są gdzieś dalej niż my. I niekoniecznie tylko od tych na samej górze, bo ci z pośrednich też już nam coś powiedzą, ale musimy jakby krok po kroku, po kolei i na tym polega właśnie potęga marketingu sieciowego, multilevel marketingu, bo ten, co jest nawet jeden poziom wyżej, potrafi nam pomóc na ten poziom wejść. Dlatego my nawet tego człowieka musimy, bo on tam doszedł, więc słuchając go też tam dojdziemy. A chcąc dojść wyżej, musimy posłuchać tego, co jest trochę wyżej, tak? I kolejna rzecz, zobaczcie, czyli zwróć uwagę, przy kim twoja energia wzrasta, a przy kim spada. Dostaniesz sygnał, czyje towarzystwo ci sprzyja, a którego powinieneś unikać. Trzeba się odciąć od ludzi negatywnych. My tak naprawdę w sobie, w serduchu czujemy, czy to mi dodaje wiatru w żagle, jak to mówimy. Czasami ludzie nam podcinają skrzydła, a czasami nam pomagają je rozwinąć i je w ogóle zobaczyć, bo my czasami tych skrzydeł nie widzimy. I teraz kogo wolimy? No tych drugich, tak? Więc szukajmy takich ludzi, szukajmy, pytajmy, takimi ludźmi się właśnie otaczajmy i słuchajmy serducha, słuchajmy swojego ciała, nawet ciało nam, słuchajcie, mówi. Ja kiedyś miałam takie doświadczenie też z toksycznymi osobami i ja fizycznie czasami, myślę, że też, jak ktoś z was też miał takie doświadczenie, to dajcie siódemeczkę na czacie, że nawet jak jesteśmy z takimi toksycznymi osobami, to czujemy, jakby ktoś nam taką kulę u nogi przyczepił. Ja nawet kiedyś, słuchajcie, jechałam w samochodzie z taką osobą i jak wyszłam z tego samochodu, to ja się czułam, jakbym nabierała powietrze, jakbym pierwszy raz mogła od kilkunastu minut złapać taki prawdziwy, głęboki oddech. To aż tak fizycznie w ciele czasami czuć. I to już mówię o takich ekstremach, o takich mocno toksycznych ludziach, którzy mocno na nas toksycznie wpływają, a czasami ta różnica jest trochę mniejsza, ta kuleczka jest trochę mniej uciążliwa, tak? Więc zobaczcie, to jest znowu, idąc obrazem wejścia na szczyt, no to jak mamy taką kulę, to ona nas spowalnia, ona sprawia, że my mamy coraz mniej siły i coraz wolniej idziemy, bo ciąży nam, nie? A tacy ludzie są dla nas właśnie takimi kulami. Więc trzeba je czasami po prostu odciąć. I jest jeszcze jedna ważna rzecz. Zobaczcie, wszystko, co słyszymy, jest opinią, nie faktem. Wszystko, co widzimy, jest punktem widzenia, nieprawdą. Marek Aureliusz. Teraz co warto wiedzieć? W każdej drodze na szczyt jest ciężko, znaczy nie jest najlżej zawsze, tak? Jak idziemy na szczyt, trzeba się spocić, łapiemy zadyszkę, czasami trzeba odpocząć, bo to jest droga na szczyt, idziemy pod górę, nie z góry. I teraz zobaczcie, jak spotykamy ludzi i oni na przykład mają właśnie takich dużo toksycznych kul u nogi, takich ludzi niewspierających, albo mają niewspierające myśli, no to co nam mówią? Przestań to robić, zacznij robić coś normalnego. Nagadali ci głupot, wyprali ci mózg i tak dalej. Wiesz co, nie, nie da się. Boże, jaka jestem już zmęczona. Nie, jakby słyszymy ich opinię. I teraz to, co jest mega istotne, to jest ich opinia, a nie fakt. I warto rozróżniać fakty od opinii,
Bo to, co kiedyś też właśnie fajnie na szkoleniu padło. Jak ja mam telefon, to pokazuję wam ten telefon. Ja widzę ekran telefonu, a wy widzicie tył tego telefonu. I teraz wy będziecie mnie przekonywać, że ten telefon jest różowy, a ja was będę przekonywać, że jest czarny, bo ja go widzę zupełnie z drugiej strony. Teraz kto ma rację? Obie strony mają rację. Szóstka leżąca między nami, wy zobaczycie dziewiątkę, ja zobaczę szóstkę. Kto mówi prawdę? Szóstka czy dziewiątka? Jak my sobie uświadomimy, że każdy z nas po prostu ma własny punkt widzenia, bo widzi daną sytuację ze swojej perspektywy, z miejsca, w którym on jest, to nagle łapiemy trochę dystansu. I teraz uwaga, tutaj też często w pracy z zespołem wychodzą takie sytuacje, gdzie no ja mam doła, nie wiem, mam trudny czas, albo coś widzę z zewnątrz, że a coś tam mi nie gra. I zaczynają się jakieś takie plotki, obgadywania, jakieś takie różne rzeczy, bo i zaczynam siać jakąś informację nie do końca sprawdzoną, bo ja nie mam pewności, jak jest, na boki. I dlatego też jest bardzo ważną rzeczą w tej drodze na górę, że jak mam trudny czas, to nie idę do tych, którzy idą ze mną albo są niżej, bo co ja wtedy zrobię? Jak pójdę do nich i zacznę mówić, Boże, jak jestem zmęczona, skończył mi, Jezu, skończył mi się tlen. I nagle wszyscy mówią, o Boże, nam się też zaraz skończy tlen. Więc zaczyna się przerażenie, że nam się kończy tlen. A co trzeba zrobić? Idziemy do osoby, która jest wyżej. I mówimy, słuchaj, mam wyzwanie, bo chyba mi się kończy tlen. I ta osoba, ponieważ ona już jest wyżej i dalej w tej drodze, mówi, wiesz co, ale zaraz dojdziesz do stacji, gdzie ten tlen będzie. I pobierzesz sobie nową butlę z tlenem. A te osoby na dole tego nie wiedzą, bo one są niżej. Więc to też jest, słuchajcie, bardzo złota zasada u nas, że jak cokolwiek jest negatywnego, jak ja czegoś nie jestem pewna, jak ktoś mnie denerwuje, mam gorszy czas, to kiedyś Norbert też tak, to dosłownie jak to nasz Norbert, bardzo dosłownie różne rzeczy pokazuje, ale to do dzisiaj pamiętam, właśnie dlatego, że było tak dosłowne, powiedział jedną rzecz. Wbrew prawu grawitacji, sraj do góry. Brzydkie, ale bardzo treściwe i bardzo na temat. Czyli jak coś mi nie leży, z czym masz wyzwanie, nie idę na boki, nie idę do dołu, tylko idę na górę, bo tam znajdę rozwiązanie. Bo tam mi ktoś podpowie, jak ja mogę sobie z tym poradzić, bo on już tą drogę przeszedł. Ja też sobie to kiedyś uświadomiłam, że po to my w życiu, w biznesie, we wszystkim mamy tyle czasami trudności, przechodzimy swoją drogę, po to, że ja już to przeszłam i później mogę podać rękę temu, kto jest na dole i mu to trochę wytłumaczyć, pokazać z mojej perspektywy. Nie? Więc też bardzo ważna zasada, jak coś jest nie tak, idę na górę rozmawiać, a nie rozsiewam na boki i sieję panikę, bo to jest tylko moja perspektywa i ja nie wiem do końca, co będzie za chwilę i jak to rozwiązać. Bardzo ważna zasada. I teraz słuchajcie, jak być w środowisku? Skoro chcemy być profesjonalistami, no to teraz, jeżeli my mamy swoją firmę, no to my musimy być na bieżąco, na przykład otwieram gabinet beauty, to ja muszę być na bieżąco z tym, jakie są najnowsze odkrycia, jakie produkty wchodzą, kiedy te produkty wchodzą, jaka, nie wiem, czym się charakteryzują, jakie są najnowsze, nie wiem, jakieś zabiegi i tak dalej, tak? Chcę być na bieżąco, bo inaczej ludzie nie będą do mnie przychodzić, bo nie będę profesjonalistą, nie będę się znała na swojej branży. I tak samo jest u nas. Jeżeli chcemy być profesjonalistami, to musimy być na bieżąco z wszystkimi informacjami. Więc jako nowa osoba zawsze, i tutaj też jakby nowe osoby w to wdrażamy, pokazujemy, zobacz, wejdź sobie na kanał na YouTubie. Masz YouTube'a? Super. To wchodzimy na kanał na YouTubie, znajdź sobie profil naszej firmy, zasubskrybuj. I ja jeszcze tutaj zawsze mówię, obok tej subskrypcji jest dzwoneczek, tutaj go akurat nie widzę, chyba jak się wciśnie subskrybuj, to on wyskakuje. I tam masz trzy opcje. Wyświetlaj od czasu do czasu, tak w miarę dostosowuj do mnie te treści, czy wyświetlaj wszystko. Czy to jest ważne? No skoro to jest moja firma i mój biznes, to jest ważne. Więc zaznaczam, subskrybuj i wyświetlaj wszystko. Wtedy mi się wyświetlają powiadomienia, jestem na bieżąco, wiem, jaki jest nowy film dodany, co tam nowego jest. Co dalej? Oprócz tego idziemy na Facebooka i też polubiamy stronę naszej firmy Duo Life i tutaj też, słuchajcie, jest obserwuj, wyświetlaj wszystko, albo tak samo jak na YouTubie, czy tam od czasu do czasu wybieraj dla mnie treści. No to ja mam pozwolić Facebookowi, żeby dla mnie treści wybierał, czy ja chcę wiedzieć wszystko? No chcę wiedzieć wszystko. Więc lubimy stronę,
i wyświetlaj jako pierwsze, tak? Wyświetlaj wszystkie informacje. Kolejna strona, którą lubimy, to jest strona fundacji World Health Living Foundation. I teraz tak, słuchajcie, na wdrożeniu naszym pokazujemy te slajdy nowej osobie, bo nie każdy zna angielski, nie każdy, wiecie, dobrze usłyszy i tak dalej, więc fajnie jest to po prostu pokazać. I ja tutaj dla Was dzisiaj siedziałam i ściągałam aktualne zdjęcia, jak to dokładnie wygląda, żeby właśnie mu pokazać. Słuchaj, a masz, nawet jak przez telefon to czasami robimy, tak? A masz taką mapkę i napis harmonogram konferencji listopad 2023? No tak, no to jest właśnie ta strona, to tutaj kliknij polub i zaobserwuj, wyświetlaj jako wszystkie posty, tak? Okej. Okay. Tutaj na dole z kolei mamy, jak to wygląda na YouTubie. No więc jak chcemy znowu być na bieżąco z konferencjami zdrowia, edukować się w tej tematyce, no to to samo robimy na YouTubie. Co dalej? Na Facebooku jest taka grupa Shape Code, tak? Znalazłaś, w zdjęciu jest taki czarno-żółty ten. Zobacz, tak to wygląda. Super. Co dalej? Słuchaj, teraz ja dodam Cię do grupy. Ta grupa się nazywa Duo Life Pomogło, Great Help. I Ty przyjmij moje zaproszenie, bo ja Cię tu muszę dodać, tak? Więc jak tylko Ci się wyświetli, zaakceptuj i tłumaczymy też osobom, czego, nowym osobom, tak? Czego mogą się spodziewać po tej grupie, co tam mogą znaleźć, tak? Na tej grupie możesz znaleźć historię różnych osób i fajnie by było, żebyś sobie w wolnym czasie wchodziła od czasu do czasu na tą grupę i czytała różnego typu historie, tak? Więc no tutaj możemy bardzo dużo się nauczyć, zobaczyć, jak działają nasze produkty. Kolejna grupa to jest grupa, słuchaj, właśnie na samej górze naszej organizacji jest niesamowity człowiek, Norbert Warzyszyński. I on ma taką grupę, gdzie się dzieli właśnie różnymi tajnikami, jak na tą górę wszedł. Już teraz wiecie, już do Was mówię obrazowo a propos dzisiejszego tematu. No ale słuchaj, tu są wszystkie, dużo inspiracji, dużo ważnych treści, więc koniecznie też dodam Cię do tej grupy. Jak tylko przyjdzie Ci do powiadomienie, przyjmij zaproszenie do tej grupy i bądź na bieżąco, możesz sobie w ogóle tam przewertować, jak będziesz miała chwilę posiedzieć trochę, zobaczyć, co tam jest, bo tam jest dużo cennych wskazówek. Jest jeszcze jedna grupa, i ta grupa nazywa się Akademia Soft Marketingu, też Cię tam dodam. I słuchaj, zapisz sobie, otwórz kalendarz, bo go już masz, i zapisz sobie, że w każdy wtorek o 21:15 jest spotkanie w tematyce różnej, czasami zdrowotnej, czasami biznesowej. I zawsze zobacz, przeważnie w zdjęciu w tle, a jak nie, to w jakimś poście jest wyświetlony taki harmonogram. I możesz sobie coś, co ja robię, i fajnie by było, żebyś też robiła. Na początku miesiąca, jak wskakuje ten harmonogram, to ja otwieram swój kalendarz i w każdy wtorek wpisuję, jaki jest temat. Czy ja muszę być na wszystkich tych Zoomach? No nie muszę. Mogę sobie wybrać też te Zoomy, które są dzisiaj dla mnie ważniejsze, tak? Jeżeli mam czas, warto być na wszystkich. Jeżeli nie mam czasu, wybieram to, co mi bardziej w duszy gra. I tutaj tylko uwagę też Twoją zwrócę, że od czasu do czasu te spotkania, jeżeli zwłaszcza fundacja je organizuje, nasza World Health Living Foundation, to one mogą być od czasu do czasu o 20, ale przeważnie są o 21:15, tak? Żebyś też wiedziała. I co jeszcze? Słuchaj, jak chcesz się uczyć dobrze tego biznesu, dobrze ten biznes robić, to w każdą środę też sobie otwórz teraz kalendarz, otwórz na każdej środzie i uwaga, z dwoma wykrzyknikami wstaw sobie tam Zoom w środę o 20. I ten Zoom inicjuje Norbert Warzyszyński, prowadzą go też różni liderzy i tam masę informacji możesz zdobyć i to jest mega ważne, bądź w każdą środę. Ja tutaj też dopisałam, my mamy zebrania swojego zespołu w każdy poniedziałek o 20:45, więc jeżeli macie swoje spotkania jakiegoś zespołu, to też po prostu je tam wpiszcie. I też jakby, uwaga, priorytetem są te dwa na przykład u nas spotkania, tak? I ja zawsze mówię, środa 20, poniedziałek 20:45, tak? To są mega istotne rzeczy, wykrzyknik, poniedziałek i przez najbliższy miesiąc zaznacz sobie od razu, żebyś nie zapomniała, bo później to już Ci wejdzie w nawyk, ale na początku musisz pamiętać, tak? I teraz uwaga. Słuchaj, ponieważ nasza firma zajmuje się zdrowiem, to bardzo ważne jest to, żebyś ty zobaczyła w ogóle, jak działa fundacja World Health Living Foundation, jak wyglądają konferencje, żebyś ty siebie edukowała i też pokazywała to innym ludziom. Więc najbliższa konferencja w twoim mieście będzie wtedy i wtedy i koniecznie teraz, nie wiem, chodź, wejdź sobie, zamów bilet na tą konferencję, tak? Bo to jest główne narzędzie naszej pracy. Więc też, jak jesteśmy świeżą osobą, przynajmniej na pierwszą konferencję jak najszybciej musimy się zapisać i na tą konferencję pojechać. To jest główne narzędzie. Kolejna rzecz, słuchaj,
Są takie spotkania, poprzez które ty sama będziesz mogła się na początku dużo nauczyć, ale będziesz też mogła zabierać nowe osoby, żeby pokazać im biznes. Więc zobacz, ty jeszcze nic nie wiesz, ale tam wszystko zrobią za ciebie. Czyli tam będzie prezentacja biznesu, będzie mini konferencja zdrowia, będą ludzie, którzy opowiedzą swoje historie, więc tam będziesz miała taki skrót wszystkiego i ty sama więcej zobaczysz i od razu możesz, zobacz, zaprosić nowe osoby, żeby im też to pokazać. To jest też twoje narzędzie do pracy. I kolejna rzecz, teraz też BDS-y zresztą tak samo będą, tak? Natomiast słuchaj, zobacz, jesteśmy średnią 5 osób. Skoro jesteśmy średnią 5 osób, to jak myślisz, 2 dni wśród 5000 albo i 8000 ludzi, którzy są pozytywni, mogą zmienić dużo w twoim życiu? No mogą. Więc zobacz, spotykamy się, kolejne TFT jest wtedy i wtedy, jest to taki event, który jest w Gliwicach, jedziemy całą ekipą. Też można zaprosić już nowych ludzi, żeby zobaczyli w ogóle, jak duża to firma, jak profesjonalnie potrafi się, są sesje i rozwojowe, i biznes. Opowiadamy o tym, tak, co tam jest. No i koniecznie, słuchaj, tam możesz poznać samych też liderów, słuchaj, posłuchać historii. Oni się dzielą swoimi sposobami, jak robić ten biznes. Więc właśnie to jest też miejsce, gdzie mocno się uczymy, tak? To jest to. I tutaj właśnie ja często pokazuję właśnie zdjęcie z TFT, że zobacz, tu jest akurat nasz zespół, natomiast ludzi na takim TFT jest bardzo, bardzo dużo. I są jeszcze jedne szkolenia, bo zobacz, my mamy trzy tematy w naszym biznesie, tak? Pierwsze to jest zdrowie, drugi to jest biznes, a trzeci to jest rozwój. Jeżeli, żeby się iść dalej, musimy się rozwijać, zdobywać nowe kompetencje, uczyć się, jak pracować z ludźmi, jak im mówić o biznesie, o zdrowiu i tak dalej. I mamy też takie szkolenia, teraz to już się nazywa Leaders Camp i one już teraz też będą na żywo, więc jak będzie tylko, słuchaj, najbliższe szkolenie takie jest wtedy i wtedy, więc też koniecznie, słuchaj sobie, musisz kupić bilet, mega, słuchaj, szkolenia, bardzo dużo się tam nauczysz. I to są momenty, kiedy my się rozwijamy, tak? I to wszystko tłumaczymy. I co dalej? Jak mam taką całkiem nową osobę, no to jakby na pierwszym spotkaniu ustaliliśmy cel, ustaliliśmy tempo działania i pogadaliśmy o tym wszystkim, dodaliśmy ją do wszystkich grup, tak? I kolejnym krokiem jest poszerzenie wiedzy w trzech rzeczach. Pierwsza to są produkty, czyli jak jesteśmy nowi, musimy wiedzieć mniej więcej, tak, że mamy produkty na stawy i kości, mamy produkty na oczy i tak dalej, i tak dalej. Więc dlatego w kolejnym kroku wysyłamy takiej nowej osobie, jak ktoś jest nowy, to koniecznie niech upomni się u swojego lidera, szkolenie produktowe. I tu zobaczcie, znowu uczulamy, weź zeszyt i od razu sobie wypisuj, tak, co jest na co. I tam po kolei będziesz miała tak skrótowo pokazane, więc mniej więcej, oczywiście nie musisz tego umieć na pamięć, tak, od samego początku, natomiast żebyś mniej więcej wiedziała co na co i możesz sobie wtedy z tego zeszytu korzystać, tak, więc wypisz sobie. I drugie zadanie przed kolejnym spotkaniem wdrożeniowym to jest to, żeby taka nowa osoba weszła na grupę, do której dodaliśmy ją, Duo Life pomogło Great Help, i ja zawsze mówię, znajdź sobie 3 historie, które zrobią na tobie największe wrażenie. Przeskroluj sobie tą grupę i znajdź 3 historie, które zrobią na tobie efekt wow, tak? I żebyś mniej więcej potrafiła mi czy komukolwiek coś na ten temat powiedzieć. 3 historie. I wtedy jakby wysyłamy nagranie, szkolenie produktowe, zapraszamy do grupy i umawiamy się na kolejne spotkanie, żeby to przegadać, tak? Żeby gdzieś tam taka nowa osoba mogła zadać pytania i żeby sobie ugruntować tak odrobinę tą wiedzę produktową. I to, słuchajcie, wystarczy, żeby zacząć działać produktowo. Później oczywiście ta nasza wiedza będzie rosła, będziemy bardziej jeszcze profesjonalni, ale na początek to w zupełności wystarczy. Ktoś to zrobi, może już działać produktowo. Drugi krok, czyli po tym spotkaniu wysyłamy tej osobie nowy materiał a propos planu wynagrodzeń i jak poruszać się po stronie. Ona sobie ogląda, wypisuje pytania, tak, żeby wiedziała, skąd się biorą pieniądze, co musi zrobić, żeby ile zarobić. I znowu spotykamy się z nią i obgadujemy, tak? Czy masz pytania, czy wszystko jasne? Okej, super. I ostatni krok, to jest trzecie spotkanie. I tu wysyłamy właśnie ten film, o którym Wam mówiłam, Potęga Biznesu Sieciowego.
I tam po tym filmie już omawiamy system pracy, czyli jak dzwonimy, jak budujemy relacje, jak nie budujemy relacji, co jest ważne, w jaki sposób przedstawić rozwiązanie, żeby ta nowa osoba się nie poczuła zaatakowana, że coś chcemy jej wcisnąć na siłę i tak dalej. Więc jakby to już jest system pracy. Konkretnie co robić każdego dnia, czyli rozbudowujemy to, co było w tym tempie pracy, tak? Budowanie relacji, przedstawienie rozwiązania, jak robimy follow-upa, co warto wiedzieć, co warto robić, czego warto nie robić, tak? Co jest nieskuteczne. I wtedy już jest konkretnie i od tej pory nowa osoba, słuchajcie, jest w pełni przygotowana, żeby zacząć działać. I co jest ważne? Jako podsumowanie tutaj mamy właśnie pokazane, tak? Czyli ustaliliśmy cel, ustaliliśmy tempo, powiedzieliśmy o środowisku, dlaczego jest ważne i jak w nim być i pokazaliśmy, jakie są kolejne kroki edukacji. Szkolenie produktowe, plan wynagrodzeń i system prac. I teraz zobaczcie, co warto zrozumieć, bo dzisiejszym tematem jest, jak właściwie wystartować w biznesie. Żeby właściwie wystartować, trzeba wiedzieć, na czym tak naprawdę polega to, czym my się zajmujemy. Na czym to tak naprawdę polega? Słuchajcie, i to uświadomienie sobie bardzo pomaga w starcie, dlatego to tutaj dodałam. My tak naprawdę pomagamy. Pomagamy i dajemy ludziom szansę. Na co? Na... Dajemy zdrowie i lepsze samopoczucie, dajemy rozwój, dajemy społeczność pozytywnych ludzi, którzy podają sobie ręce, idą razem, dajemy możliwość zarabiania, osiągania swoich celów, spełniania marzeń, dajemy bezpieczeństwo i dajemy czas, bo marketing sieciowy daje czas. I dzięki temu my i nowi ludzie mogą mieć więcej czasu na swoje pragnienia dla swoich bliskich. I co to nam robi? Jak my sobie to uświadamiamy, a im częściej, tym lepiej, na czym polega to, co my robimy, to czyścimy swoją intencję. I my do nowego człowieka idziemy nie po to, żeby mu wcisnąć produkty i tak dalej, i biznes, tylko idziemy po to, żeby mu pomóc, jeżeli ten człowiek czegoś potrzebuje. Ale czy on będzie chciał z tego skorzystać? To jest tylko i wyłącznie jego decyzja. Ja mam wpływ na co? Na to, żeby pokazać mu szansę na to, co jest tutaj napisane. A czy on chce skorzystać, ma prawo wyboru i każda jego decyzja jest ok, bo ma prawo chcieć, a ma prawo nie chcieć. I co jeśli czuję inaczej? Słuchajcie, mega istotna rzecz. Jeżeli jakby mam problem z czymkolwiek, i to jest też mega istotne na początku, musimy zbudować swój most wiary, a ostatnio już nawet mówimy o moście wiedzy. Nie wiary, tylko wiedzy. I teraz, z czego składa się ten most? To tak jakby, słuchajcie, o, między tymi przepaściami mi się połączyły kropki. Między tymi przepaściami są 4-5 filarów, tak? I jeden filar to jest moje przekonanie do biznesu, drugi do firmy, przekonanie do produktu, do systemu i do samego siebie. Jeżeli my zbudujemy przekonanie w każdym z tych aspektów, to my mamy piękny most między tymi przepaściami. Się połączyło dzisiaj. Jak to budujemy? Słuchając ludzi, którzy już są daleko w biznesie, którzy polepszyli swoje zdrowie, słuchamy prezesów, jaką mają wizję, gdzie to się dzieje, na eventach, oglądając właśnie historie, na przykład na Duo Life pomogło, więc im więcej takich historii będziemy słuchać, rozmawiać z ludźmi, którzy już coś osiągnęli, no to skoro poznałam człowieka, który zarabia, no to da się zarobić czy nie? To ja wierzę, że da się zarobić, czy ja już wiem, że da się zarobić? Jeżeli ja zarobiłam na przykład, nie wiem, nawet 50 zł albo 150, to wierzę, że się da zarobić? No wierzę. Jeżeli ja poznałam prezesów i zobaczyłam, że oni są z nami, że oni ciągle gadają o człowieku w centrum, że oni pilnują tej etyki, wartości, to widzę na TFT 5 tysięcy ludzi, którzy są zaopiekowani, którzy idą razem po swoje cele, no to mam przekonanie do firmy? No mam. Jeżeli ja poznałam mnóstwo ludzi, którzy opowiadają swoje historie, jak sobie pomogli, sama zaczęłam testować produkty, sama sobie pomogłam, pomogłam Zosi, Krysi i tak dalej. Mam przekonanie do produktu? No mam. Czy mam przekonanie do siebie dzięki temu, że idę z kimś, tak? Chodzę na te konsultacje, lider mnie prowadzi, pomaga mi, robi czasami ze mną ten telefon. To zaczynam zdobywać przekonanie, że ja to zrobię? No tak, bo prędzej czy później, jak będę iść tym systemem, o którym mówiłam, będę miała efekty. Więc zaczynam w to wierzyć, że ja dam radę. Ja, słuchajcie, na początku też nie wierzyłam, że ja zrobię.
I Norbert mówi, mogę z tobą iść do notariusza i powiedzieć ci, że jeżeli wykonasz odpowiednie kroki, czyli to, co dzisiaj wam powiedziałam, dwa dziennie, to po takim i takim czasie osiągniesz to i to, ale musisz mi obiecać, że będziesz to robić. Jeżeli tego nie osiągniesz, ja notarialnie spiszę z tobą umowę, że ci tyle wypłacać będę co miesiąc. Bo ten biznes jest najbardziej przewidywalnym biznesem świata. Będę robić statystykę, będę iść systemem, zrobię. Po prostu. I co trzeba, słuchajcie, pamiętać? I to też bardzo upraszcza na wstępie. Nie wszyscy ludzie chcą czegoś więcej od życia. Wielu ludzi nie wie, co jest po tej drugiej stronie przepaści. Nie są jakby, nie wiem, wystarcza im ta pierwsza góra, tak? Żyją, bo żyją, no dałoby radę więcej, ale jak nie będzie, to przeżyją. Jakby nie mają wielkich marzeń i nie chcą ich mieć. Czy to znaczy, że są źli? Nie. Po prostu im tyle wystarcza. Czy ja ich na siłę mam ciągnąć przez ten most? na drugą górę? No nie. Bo oni są tam szczęśliwi, więc oni nie mają potrzeby. Więc ja im nie przekonam ich na siłę, że mają przejść. Drudzy ludzie nie są gotowi dzisiaj. Oni gdzieś tam by chcieli, gdzieś im się tam tli, że coś by było fajnego, coś fajnego jest na tej górze, ale oni są jeszcze tak bardzo pochłonięci na tej pierwszej, że oni nawet jeszcze tej drugiej do końca nie widzą. Nie mają w sobie gotowości, żeby tam spojrzeć. I oni muszą najpierw pozamykać sobie różne rzeczy, albo czegoś jeszcze w życiu doświadczyć, żeby stwierdzić, kurczę, no, chcę tam dojść. I oni przyjdą kiedyś do nas, powiedzą, kurde, wiesz co, gdzie jest, gdzie, jak możemy te mosty szybko zbudować, te filary, bo ja tam chcę iść dalej. No? I oni wrócą, ale nie dzisiaj. I trzecia rzecz, co musimy wiedzieć, że ten biznes to statystyka, to co powiedziałam przed chwilą. Będziemy robić, to będzie działało. System działa, działanie działa. I rozmowa zadziała, jeżeli będziemy to robić małymi kroczkami każdego dnia. Zobaczcie, tu nie ma 30 telefonów dziennie. To są dwa kontakty dziennie. Można je zrobić w drodze do pracy i z powrotem do pracy. Z pracy. I najważniejsza rzecz, żeby skoncentrować się na działaniu, a nie na efekcie. To, na co mam wpływ, to moje działanie. Nie mam wpływu, czy ten człowiek jest gotowy, czy on chce czegoś więcej. Nie mam zielonego pojęcia, bo nie jestem w głowie ani w sercu tego człowieka. Więc to, na co mam wpływ, to skoncentrować się na tym, co mogę ja zrobić dzisiaj dla swoich marzeń. A co mogę zrobić? Minimum dwa kontakty dziennie. Minimum ileś rozmów. W zależności, jak duży mam cel. Albo 4, albo 6, albo 7. I w zależności od tego, jak szybko chcę ten swój cel osiągnąć. I co? Na koniec? Słuchajcie, cytat do zapamiętania, wyrycia w głowie. Uwaga, mogę? To czemu mam nie móc? Mogę. Zrobię? Koniec tematu. I tego wam, kochani, życzę, żeby każdy z nas miał takie poczucie, mogę, zrobię i koniec tematu. Kropka. Kto czuje, że może i zrobi i koniec tematu? Dziesiąteczkę na czacie. A jakby ktoś chciał się podzielić jakimiś swoimi wnioskami, przemyśleniami z dzisiaj, to zapraszam do zabrania szybciutko głosu, jeżeli mamy jeszcze chwilkę przestrzeni. Myślę, że na parę osób przestrzeń się zawsze znajdzie. Widzę, że jest trochę dziesiąteczek, pięknie. Mogę, zrobię i koniec tematu. Dokładnie tak, super, bardzo się cieszę, kochani. Czy ktoś chciałby się podzielić jakimiś swoimi wnioskami, to zapraszam serdecznie. Czy coś się rozjaśniło? Może macie jakieś swoje wnioski? Może byście chcieli coś dopowiedzieć ze swojego doświadczenia? Bo mamy tu dużo liderów, dużo osób, które praktykują, które robią. To jeśli mogę zacząć, to powiem tylko tyle. Kinga, wielkie gratulacje. Super przedstawiłaś nam jeszcze raz, trochę innymi słowami, to, co już znamy. Ja to, co mogę wszystkim powiedzieć ze swojego doświadczenia, to polecam stosować się do systemu, nie kombinować, nie tworzyć swojego, bo sama przeszłam już, że tak powiem, tą drogę i tak samo zrobiłam w 30 dni te 3 pierwsze awanse, a później zaczęłam, puściłam moją kreatywność i razem z liderką poszłyśmy, że tak powiem, bardzo mocno ze ścieżki zeszłyśmy i to nas bardzo spowolniło, bardzo wybiło. I powiem wam tak, gdyby nie to właśnie, że Norbert był z nami, to nie wiem, czy bym się w pewnym momencie nie poddała, nie? Bo jednak biznes sieciowy nie działa. A to nie o to chodzi. Biznes sieciowy działa wtedy, kiedy my działamy i wtedy, kiedy działamy zgodnie ze sztuką, bo można mieć
wielką kreatywność w szukaniu kontaktów. Natomiast niekoniecznie, jeżeli nie jesteśmy jeszcze wirtuozem, to nie bawmy się w odgrywanie po swojemu tego biznesu, bo naprawdę potem rodzi się bardzo dużo frustracji, bo nie wychodzi nam tak jak trzeba. Nam się wydaje, że dużo pracujemy, bo faktycznie czasem jest tak, że tego czasu spędzamy bardzo dużo. Więc taka moja dobra rada do tego wszystkiego jeszcze. Nie kombinujmy. Mamy wspaniały system, skuteczny. Skuteczny wtedy, kiedy się go stosuje. To też taka jeszcze jedna drobnostka. Natomiast Kinga, dzięki jeszcze raz za to wszystko i no, ja życzę wielu sukcesów każdemu, kto był dzisiaj z nami. Dzięki wielkie, Danusia. Właśnie tak jest, jak mówisz. Ja też tego doświadczałam, bo ja sobie... Wiecie, jakie jest wyzwanie? Że my często nie możemy uwierzyć, że to jest tak proste. I że to naprawdę jakby jest parę prostych kroków, które trzeba wykonać. Jakby jakoś nam to do głowy nie przychodzi, bo każdemu z nas się wydaje, że sukces, no to coś trudniej trzeba by, to jest aż niemożliwe, tak? I właśnie ja sama też jestem z tych ludzi, którzy sobie trochę pokomplikowali w międzyczasie, powymyślali po swojemu koło, a wystarczy zaufać osobom, które już są tam wyżej. I one naprawdę nam nie mówią dlatego, że to jest proste, żeby nas oszukać, tylko mówią, słuchaj, małe kroki każdego dnia, jedz tego słonia po kawałku. I to, co powiedziałaś, Danusia, jest tak czasami, że właśnie ktoś z boku próbuje nas odciągnąć i w momencie, kiedy my nie jesteśmy nastawieni na ten wierzchołek, nie patrzymy na ten, tylko posłuchamy kogoś z boku, to on nas tam zaprowadzi gdzieś w takie zakamarki, nie? I nagle idziemy dookoła tej góry i droga się wydłuża, a moglibyśmy iść do góry, nie? Więc to też trzeba mieć dużą uważność właśnie słuchania ludzi, którzy mają takie życie, jak my chcemy, żebyśmy mieć. Bo to jest to, co też ostatnio gdzieś tak padło, że czemu my słuchamy, no, nagraniu Norberta zresztą, tak? Rodziców, którzy no, mają takie życie do końca, jakie my chcemy mieć? To czemu nam radzą? Jeżeli będziemy słuchać ich rad, będziemy w miejscu, w którym oni dzisiaj są. Więc lepiej słuchać rad tych, którzy są tam na tej górce, machają do nas, mówią, słuchaj, tam tu nogę postaw, tu nogę postaw, tak? I idąc tymi śladami, rzeczywiście tam dojdziemy. Dzięki, Danusia, wielkie. Romku. Romek się zgłasza, Romku. No witajcie wszyscy, Kinia, ja cię uwielbiam. Jezu, jak ty to mówisz, jaką ty masz petardę w sobie. Danusia, niczego tobie nie odbieram, bo Danka też jest niesamowita. Także dziewczyny górą. Właśnie ja tak się przysłuchuję o tym marszu właśnie na szczyt. I dokładnie tak jak mówicie wy. To znaczy, może powiem inaczej, bo ja się troszkę będę gubił teraz, ale okej. Okay. Chodzi o to, żeby nie kombinować. Ta trudność w tym, właśnie inaczej, ten biznes jest tak trudny, że ta prostota wychodzi i wypływa na wszystkie możliwe kierunki. Po prostu to jest coś niesamowitego. I jak ja już na przykład w swoim zespole, bo ja jestem liderem zespołu od paru dni. Gratulacje. No teraz słuchajcie, no i teraz... Wiecie co, tym liderem zespołu, okej, dobra, zostałem. Ja teraz muszę go utrzymać, to jest najważniejsze. Ale tutaj właśnie, nie kombinować. Ja powiem wam tak, byłem tak, 2022 we wrześniu wchodzę do biznesu. Wystarczyło mi 15 minut. Aneta Szemryk, no kurde, na kolanach jej dziękuję. Ona mnie wprowadziła do tego biznesu. Ja w grudniu już byłem młodszym liderem zespołu. Troszkę to potem siadło, powiem wam, bo przez prawie rok ja cały czas byłem młodszym liderem zespołu i tak się zastanawiałem, o co tu chodzi. A wszyscy mówicie o mapie tych marzeń, żeby sobie to wszystko tak urzeczywistnić, żeby to gdzieś powiesić, żeby codziennie wstać rano i zobaczyć, i to jest napisane albo są zdjęcia. Ja w pracy na swoim tym komputerze, na monitorze miałem cały czas młodszego lidera zespołu i doszło do mnie, tak sobie pomyślałem, chłopie, weź to zmień na tego lidera albo wyżej, bo ty będziesz zawsze tym młodszym liderem zespołu. Ja to zmieniłem chyba 2 tygodnie przed. Loguję się, patrzę i widzę lidera zespołu. I takie mam nawet hasło. Lider zespołu i tak dalej. Na razie tak się będę tego trzymał. Ja tylko wrócę jeszcze do tego, co ty tam mówiłaś. Żeby właśnie nie kombinować, słuchać liderów, być na, właśnie, ten TFT, okej, w porządku, ale te BDS-y, te takie kameralne, powiem wam tak, w lutym jestem na tym BDS-ie w Krakowie, w marcu jestem na Power Weekendzie, potem jest kwiecień TFT, no kurczę blade,
To dopiero działa. Wtedy dopiero rozumiemy, dopiero to do nas dociera, bo coś wam powiem, jak ludzie was obserwują, a obserwują was wszyscy. Nawet jak się wam wydaje, że na Facebooku wystawicie i kurczę, nikt mnie nie obserwuje, nikt mi lajka nie daje. Zobaczcie sobie w obserwacjach, ile ludzi was obserwuje. Jak ludzie, dopóki ludzie nie zrozumieją, że to w was płynie, że wy tym żyjecie i to jest ta prawda cała, to wy tego nie przekonacie do siebie, nikogo. Ale ludzie jak was zaakceptują, tak jak to zostało u mnie, bo ich z czasu było tak, że a on coś znowu wymyślił, on co chwilę coś wymyśla, dobra, to niech, może mu się uda, może nie. Ale widzą teraz, że to naprawdę działa. I na mnie, bo ja się też zmieniłem. Dobra, dziękuję wam bardzo, nie będę zabierał. Dzięki, Romku. Wielkie gratulacje dla ciebie. Lider zespołu to już jest naprawdę porządna pozycja, więc super. Zobacz, to nie przypadek, że gdzieś nie zmieniło się na tej mapie marzeń. No i właśnie, my musimy się otworzyć na nowe. My musimy uwierzyć, że jest nowe, wyznaczyć sobie nowy cel, bo u ciebie się nie zmienił. A czasami też jest tak, słuchajcie, i też trzeba to zaakceptować, że my, tak jak na tą górę, tak, idziemy, mamy bazę pierwszą, lider grupy, baza druga, młodszy lider. Czasami gdzieś, wiecie, trochę albo się rozleniwimy, albo trochę potrzebujemy więcej czasu, albo coś nam zabierze. I co, jakby kolejny etap, tak? Więc jakby my pomalutku przechodzimy kolejny schodek w czasie, kiedy my jesteśmy na to gotowi, tak? I niektórzy wolniej, niektórzy szybciej, ale ważne, żeby we własnym tempie. I dokładnie tak, masz rację, trzeba, zobaczcie, każdy lider, który jest na, osiągnął sukces, mówi jedno, bądź na każdym evencie. Czy to jest przypadek, że u nas jest to wszystko takie cykliczne co miesiąc? No nie, bo jak tam nie będziemy, to tam dostajemy tą kolejną butlę z tlenem, nie? Jak nie ma nas na tym evencie, to nie dostaniemy. Pytanie, czy wystarczy do następnego eventu, nie? I tam się zarażamy tym środowiskiem, tą motywacją, budujemy swoje przekonania, że się da, nie? Pięknie, dzięki wielkie, Romku, za twoje wnioski, super. Przeczytam, słuchajcie, komentarze. Iwonka, Kinia, kapitalny Zoom, dzięki za przypomnienie wszystkich informacji. Super, Iwonka. Kasia Dankowska, trzymaj się systemu, 2 dziennie i zrozum, że nie każdy chce czegoś więcej od życia. Nie każdy ma palące pragnienie teraz, ale może je mieć za miesiąc, 6 miesięcy, czy... Zaczekajcie, bo mi się coś zakryło. Czy rok i do nas wróci. I bądź jak sekretarka i dawaj odpowiednie rozwiązania na ich problem. Dzięki, Kina. Dzięki, Kasiula, wielkie za twoje wnioski, bardzo, bardzo fajnie. Romek, cóż za energia, Iwonka pisze. Beatka, brawo, gratulacje, Romek. Danusia, Romko, koniecznie ustal sobie nowy cel. No właśnie. Bardzo wszystkim, przepraszam cię, Kina, bardzo wszystkim dziękuję, tylko dlaczego tak jest? Słuchajcie, na 20 klubowiczów jeden facet, same kobiety, no. Znaczy dla mnie to jest super, no ja się doskonale czuję w takim towarzystwie, ale tam też nowy cel. Faceci, teraz nowy cel, więcej klubowiczów. Dokładnie. Słuchajcie, też z wami się tak szybciutko podzielę. Ja, wiecie co, jak dołączyłam do Duo Life, to moim pierwszym celem było kierownik zespołu. I powiem wam, że powiedziałam sobie, dobra, jak już będzie kierownik, to już na lajcie. I miałam dokładnie to samo. Ja na kierowniku, słuchajcie, przespałam ponad rok, bo sobie za mały cel ustaliłam. Zobaczcie, to jest ważne, żeby ustalać cele duże. I jeszcze jedną fajną rzecz wam też zdradzę, też ostatniego szkolenia z Beatką Kapcewicz. Do dużych celi przyłączają się duzi ludzie. Ludzie, którzy też mają duże cele. Do małych celów będą się przyłączać ludzie, którzy mają małe cele swoje. Więc to też, słuchajcie, zabieramy takich ludzi podobnych do siebie. Więc my osiągamy sukces przez to, kim się stajemy. O to chodzi w całym tym rozwoju, że my się zmieniamy, dlatego jesteśmy gotowi na więcej, tak? Więc te cele niech nas wywalają z butów i niech będą duże. Gosiula, moja kochana ty. Ja może tak krótko już, żeby nie ten. No mówię, ja dołączyłam do klubu prawie 3 lata temu i mówię, na sam początek dołączyłam zdrowotnie. Zrobiłam dosyć szybko, bo zrobiłam złotego lidera zespołu, grupy, chyba grupy. W każdym razie, no i tak początek mi tak w miarę poszedł, chociaż ja w ogóle nie byłam nastawiona na biznes. I później działałam tak... od przypadku do przypadku, jakieś szkolenia zaliczałam, byłam na nich po prostu. I mówiąc szczerze, dopiero właśnie to się potwierdza, to co ty, Kinga, mówisz, że dopiero właśnie TFT, rok temu, ja o tym często mówię, że TFT po prostu mnie odpaliło, bo mi pokazało firmę i wtedy zobaczyłam, że
warto coś zacząć tutaj robić, bo naprawdę no, można dojść do niezłych efektów i pieniędzy, i mówię, i społeczność, i wszystko razem. I dlatego zaczęłam się szkolić. Dlatego pojechałam na 3 filary sukcesu i mówię, może też i wcześniej to mi nie szło, ponieważ nie miałam tego celu. Na 3 filarach sukcesu mental podbudowałam i zdałam sobie sprawę, że utraciłam zdolność marzeń. Właśnie to mi tam pokazało, że po prostu przestałam marzyć w ogóle. Na pewno wiele rzeczy się na to złożyło, ale właśnie Norbert mnie podbudował, żeby zrobić mapę marzeń, żeby zacząć, żeby od wyznaczania celów i do przodu. No i od tego czasu faktycznie ruszyło. Ruszyło do przodu i mówię, na każdym staram się być. Jestem. Na każdym szkoleniu. Na każdym TFT. Na BDS-ach. Na Leaders Campach. Mówię, i jeżeli jeszcze mogę, to dodatkowe. Czy do Beaty Kapcewicz, czy mówię, rozwój osobisty w postaci książek, szkoleń. No, konsultacje z Kingą, oczywiście, która mnie prowadzi. I mówię, i to daje efekty, faktycznie. Czyli mówię, zaufajmy tym ludziom, którzy są wyżej, bo oni przecież nas nie kłamią, mówią prawdę. Jeżeli chcemy dojść tam, gdzie oni, to posłuchajmy ich. I na pewno tam dojdziemy. I oczywiście systematyczność. I odpowiedzialność za to, co się robi. Bo nie oczekujemy efektów, jeśli nie będziemy nic robić, bo to się nie da. Także tyle ode mnie. Dziękuję. Piękne wnioski. Gosiula, po tobie widać ogromną zmianę od początku. To jest właśnie ten rozwój osobisty, to wiecie, wzięcie głębszego wdechu i jesteśmy gotowi na więcej. I znowu. I piękny proces. Ja osobiście w tobie obserwuję to tak blisko, więc tym bardziej jakby tego doświadczam. To jest coś niesamowitego. To jest coś pięknego i ja tu wiem, że już Gosia niedługo będzie sama Zoomę prowadzić. Więc się szykujcie. To już ogromne wiedzę, serducho i doświadczenie. Pięknie, dzięki Gosia. Anetko, chcesz coś powiedzieć, więc śmiało, odcisz mikrofon, bo wyciszyłam, więc odcisz mikrofon. Anetko, musisz odciszyć mikrofon, bo coś szeleściało, więc tak szybciutko wyciszyłam. O, udało się. Aha, bo ja jestem pierwszy raz dzisiaj. Bardzo serdecznie cię witam. Chciałam bardzo podziękować, bo dzisiaj Monika do mnie napisała. Wysłała mi wielkie serducho i dziękuję. Rozmawiałyśmy bardzo przez chwilę, ale taka miałam mieszane uczucia. A później się tak szybciutko wszystko zadziało. Jestem po prostu mega szczęśliwa. Dziękuję, że tu mogę być. No i myślę, że dzięki Monice dalej pójdę i chciałam bardzo podziękować. Złożyłam dzisiaj też pierwsze zamówienie i tak powolutku sobie. I dziękuję, że tu jestem. Bardzo, bardzo. I chciałam jeszcze raz podziękować, bo po prostu rozmowa jesteś z nią... Jesteś wspaniała i wiedziałam, że będzie dobrze. Dziękuję ci, kochaniutka. I po prostu jestem przeszczęśliwa. Sama widzisz i po prostu... Ale wcześniej jak rozmawiałyśmy, po prostu jestem mega, mega, mega. Dziękuję ci bardzo, ale pamiętaj, jak to się mówi, do góry pomóż, bo wiem, że pomożesz i pójdziemy sobie. O! Dziękuję wam bardzo wszystkim, było mi bardzo, bardzo miło. Tego potrzebowałam, bo właśnie straciłam, już kiedyś nawet Monice mówiłam, nie ma marzeń, właśnie straciłam marzenia, to wszystko. Ale już w serduchu zaczyna coś tam wsiąklić i po prostu wielkie dzięki i jeszcze raz Monia ci wielkie dzięki i na pewno się na mnie nie zawiedziesz, jeszcze ci obiecuję publicznie z tytułu osobach. Dziękuję ci bardzo. Wielkie serducho, Anetko, super, w ogóle gratulacje, że się odezwałaś, bo to już jest bardzo dużo przed taką publicznością. Jesteś niesamowitą kobietą, masz pięknego lidera, naprawdę. Monika jest wspaniałym liderem, więc na pewno ci pomoże. Zresztą to właśnie jest to, poprowadzić cię swoimi śladami, więc na pewno wesprze, nauczy wszystkiego. My też swoim wsparciem postaramy się pomóc i krok po kroczku, pomalutku. Najpierw trzeba, słuchajcie, najpierw odkryć, że na przykład nie mamy marzeń, żeby je móc odkryć, tak? Uświadomić sobie, że ich nie mieliśmy. Więc to pomalutku, kroczek za kroczkiem. Wielkie gratulacje dla ciebie. Trzymamy kciuki, życzymy powodzenia i się cieszymy bardzo, że jesteś z nami.
Super. Kochani, no to co? Jak zwykle się przeciągnęło, wy wiecie, że ja nie potrafię krótko, przepraszam, ale już kończymy. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Było mi niezmiernie miło, zwłaszcza po takim powitaniu, aż sobie będę jak mantrę odsłuchiwać chyba jako swoją afirmację, bo aż naprawdę pierwszy raz od dawna za nie mówiłam. I naprawdę ciężko mi było rozpocząć. Bardzo ci, Gosia, jeszcze raz dziękuję. Dziękuję, Danusia. Dziękuję wam wszystkim. Dziękuję za piękne wnioski. Trzymam za was kciuki. I pamiętajcie, kropka, zrobimy to i będzie pięknie. Dobrej nocy dla was wszystkich, pozdrawiam was serdecznie. Dobranoc, dobranoc, widzimy się na szczycie. Dobranoc, dzięki ślicznie. Dobranoc.